Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Trwa budowa prawoskrętu na ulicy Rybackiej w Wejherowie. Od skrzyżowania z ulicą Kaszubską jest wyłączona z ruchu i nie będzie możliwy wyjazd na drogę krajową nr 6 lub na ulicę 12 Marca. Objazd obowiązuje ulicę Kociewską dla osób wjeżdżających z osiedla Kaszubskiego i dalej drogą krajową. Ulica Rybacka bardzo często była zakorkowana. Kierowcy, chcąc dostać się w kierunku Krajowej Szóstki, musieli wykazać się cierpliwością. Teraz ma to się zmienić. Trwa bowiem przebudowa skrzyżowania. Jest to bardzo trudna inwestycja. W mieście ogólnie inwestycje są trudne, bo później już przy wykopach okazuje się, że są różne sieci, instalacje, które nie były gdzieś na mapach zaznaczone. To jest stare miasto, więc tutaj różne niespodzianki mogą być. No i niestety na Rybackiej też tak było. Poza tym tam jest duży taki węzeł sieci telekomunikacyjnych. To też wymaga dodatkowych środków, ale cieszę się, że w końcu doszło do realizacji tej inwestycji. Powstanie dodatkowy pas ruchu. Tam, gdzie są w tej chwili duże rozkopy, ten pas, który był, będzie służył tylko do jazdy w lewo, a z prawej strony buduje się dodatkowy pas i przesunięta będzie trochę ta zatoka autobusowa i to będzie pas do jazdy na wprost i ewentualnie w prawo. Dlatego budujemy ten pas prawoskrętu z prawej strony, a ten, który był do tej pory, będzie tylko do pojazdów jadących w lewo w kierunku Gdyni, aby rozładować. Zostanie nie tylko wydzielony pas do prawoskrętu i lewoskrętu, ale będzie także nowe przejście dla pieszych. Inwestycja wymagała uzgodnień z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku z uwagi na to, że ulica Rybacka łączy się z Krajową Szóstką i niezbędna jest przebudowa skrzyżowania właśnie na Krajowej Szóstce. Jeśli nie wystąpią dodatkowe utrudnienia w postaci nieprzewidzianych sieci w infrastrukturze podziemnej oraz utrudnień pogodowych, wówczas ulica do użytku powinna zostać oddana już w listopadzie. Zakończyła się przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 4 przy ulicy Harcerskiej w Wejherowie. Miasto utwardziło i powiększyło także teren przeznaczony na miejsca postojowe i zamontowało dodatkowe słupy oświetleniowe. Dzięki tej inwestycji w tym rejonie osiedla jest bezpiecznie i estetycznie. Mieszkańcy ulicy Harcerskiej, zwłaszcza bloku nr 4, długo zabiegali o wyremontowanie dość mocno zdezelowanej powierzchni stanowiącej ciąg, zarówno jezdny, jak i pieszy. Parokrotnie zgłaszali swój pomysł modernizacji w budżecie obywatelskim, jednak projekt nie przeszedł w wyniku zbyt małej liczby poparcia. Mieszkańcy tego bloku trzykrotnie składali swoje projekty do budżetu obywatelskiego. Dokładnie ten odcinek, który dzisiaj możemy obejrzeć jako gotowy odcinek drogi, dwa dodatkowe miejsca parkingowe. Trzykrotnie raz złożyła wspólnota i wniosek nie został poddany pod głosowanie, bo w budżecie obywatelskim musi złożyć to mieszkaniec, a nie wspólnota. Dwukrotnie był poddawany wniosek pod głosowanie, natomiast nie przeszedł z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów. Natomiast inwestycja została zrealizowana i to pokazuje, że warto. Warto składać projekty do budżetu obywatelskiego, bo zauważamy takie fragmenty, które są bardzo potrzebne z punktu widzenia miasta, potrzebne mieszkańcom. Prezydent jednak nie został obojętny i w szybkim tempie udało się wyremontować ciąg pieszo-jezdny. Udało się poszerzyć miejsca postojowe, ale to, na co oprócz tych dziur, które tutaj było, najbardziej zwracało uwagę i niepokój mieszkańców, to była po prostu ciemność na tym odcinku ulicy i dostawiliśmy również 4 lampy oświetleniowe. Wyremontowany fragment wraz z powstaniem oświetlenia i progów zwalniających to znaczna poprawa bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia. Oświetlenie nam zrobili, to teraz mieszkamy jak w mieście, w centrum. I możemy się, możemy się chwalić, kurde, że mieszkamy w centrum, bo tu jest po prostu filharmonia i osiedle jest tutaj, prawda, coraz piękniejsze się robi. Władze miasta nie zamierzają jednak poprzestać tylko na tym jednym zadaniu w rejonie Harcerskiej. Planują modernizację kolejnej części. Oczywiście przed nami kolejne wyzwania w tym rejonie miasta. Cała ulica Harcerska potrzebuje nowej nawierzchni. W tej chwili tylko uzupełniamy dziury, ale no najprawdopodobniej będzie trzeba położyć po prostu duże łaty, takie, które spowodują docelowe już rozwiązanie tych problemów. Koszt modernizacji odcinka pieszo-jezdnego wraz z zainstalowaniem lamp i poszerzeniem miejsc parkingowych oraz progów zwalniających to około 100 tysięcy złotych. W auli Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej odbyła się uroczysta Gala Talentów 2018. Organizatorem jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Głównym koordynatorem jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych we współpracy z Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Statuetki Gryfa przyznano wyróżniającym się osobom w kategorii plastyka, teatr, fotografia, muzyka, poezja, dziennikarstwo i sport. Dodatkowo wręczono 4 wyróżnienia za wybitne osiągnięcia. Ceremonię uświetnił występ chóru Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oraz studia wokalnego. Nie zabrakło również pokazu tanecznego, tym razem w wykonaniu tancerzy z klubu tańca. W czasie trwania gali talentów zaprezentowano także film przedstawiający działalność Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w czasie ostatniego roku. Miasto Wejherowo wraz z powiatem wejherowskim modernizują skrzyżowanie ulic Staromłyńskiej i Nadrzecznej oraz Chopina. Powstanie tam rondo. Ulice również zyskają nowe oblicze. Trwają intensywne prace w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina, Staromłyńskiej oraz Nadrzecznej w Wejherowie. Modernizacji poddano również ulicę Nadrzeczną, która na czas robót została wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Chopina. Zarówno ulica Nadrzeczna oraz ulica Staromłyńska są drogami miejskimi. Patrząc na tę inwestycję, to ona jest o tyle trudna, że wody deszczowe, które się w tamtym miejscu znajdują przy opadach, muszą być odprowadzane do osadnika, który znajduje się w ulicy Lelewela. Czyli przejść przez całą ulicę Nadrzeczną aż do ulicy Lelewela. Są nowe przepisy, gdzie już teraz nie można wpuszczać wody bezpośrednio do rzeki, trzeba poprzez odpowiednie osadniki. Czyli ochrona środowiska musi być to zapewniana. A to wszystko kosztuje. W związku z tym trzeba było właściwie przekopać całą ulicę Nadrzeczną, żeby do ulicy Lelewela doprowadzić odpowiednią instalację deszczową. Ponadto gazociąg ulokowany w ulicy Nadrzecznej nie spełnia dzisiejszych wymogów technicznych. W związku z tym niezbędna była jego przebudowa. Ulica Chopina prowadząca do szpitala jest drogą powiatową. My mamy swój udział finansowy w dofinansowaniu tej inwestycji w kwocie 1 000 000 zł. Zresztą tak samo jak realizowaliśmy wspólnie rondo na ulicy Ofiar Piaśnicy z Lelewela, z Graniczną, gdzie też miasto realizowało tę inwestycję, a udział powiatu wynosił 1 000 000 zł. Także w taki sposób wspólnej realizacji budowy dróg na terenie miasta Wejherowa, dróg i miejskich, i powiatowych, znacznie poprawiamy tą infrastrukturę i uważam, że ta sprawność komunikacyjna jest coraz większa. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych. Obecnie ze względu na budowę ronda w ciągu ulicy Chopina prowadzony jest tam ruch wahadłowy. Szkoła podstawowa nr 6 została wyróżniona z grona innych placówek za sprawą ogólnopolskiego konkursu związanego ze stuleciem odzyskania niepodległości. Szkoła podstawowa nr 6 jako jedyna w Wejherowie otrzymała prawie 8 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przygotowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku akcentujemy udział w obchodach Dnia Niepodległości. W tym roku w bardzo wyjątkowym charakterze będziemy brali udział z uwagi na to, że wygraliśmy projekt, który złożyliśmy do ministerstwa pod tytułem Niepodległa i dostaliśmy dofinansowanie jako jedyna szkoła tutaj z naszego terenu. W województwie pomorskim tylko 9 szkół otrzymało grant dotacyjny na przeprowadzenie uroczystości w dniu 11 listopada. Na terenie Wejherowa to jedyna placówka wsparta ze środków Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej w ramach konkursu Niepodległa. Projekt ma na celu kultywowanie patriotyzmu lokalnego, przywiązanie do małej ojczyzny, szeroko pojętą edukację patriotyczną i obywatelską. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.